Teraz będzie wspólna modlitwa charyzmatyczna, czyli wielkie wołanie o Ducha Świętego, żeby Duch Święty wstąpił na nas, żeby nas uwalniał, uzdrawiał, rozpalał. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Podnieśmy wysoko nasze dłonie do Pana Jezusa ukrzyżowanego, świadomi, że od Niego otrzymamy wszystko, o co prosimy, że bez Niego nic nie możemy, że z Nim możemy uczynić wielkie rzeczy. Prośmy Go z ufnością, prośmy z radością. Proszę, abyście również teraz powtarzali za mną słowa modlitwy. Jezu Chryste, Jezu Chryste, który oczyściłeś świątynię Ojca, który oczyściłeś świątynię Ojca, aby była domem modlitwy, aby była domem modlitwy, oczyszczaj mnie, oczyszczaj mnie, uwalniaj i uzdrawiaj, uwalniaj i uzdrawiaj, rozpalaj Duchem Świętym i ogniem, rozpalaj Duchem Świętym i ogniem, abym żył według woli Ojca, abym żył według woli Ojca, abym wypełniał dekalog, abym wypełniał dekalog, a szczególnie przykazania miłości, szczególnie przykazania miłości, Ciebie i bliźniego, Ciebie i bliźniego, przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, abym nie żył tylko dla siebie, abym nie żył tylko dla siebie, ale żył dla Ciebie i dla bliźnich, abym żył dla Ciebie i dla bliźnich, szczególnie dla cierpiących, szczególnie dla cierpiących, przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, abym głosił Jezusa, abym głosił Jezusa, miłosierdzie Jezusa, miłosierdzie Jezusa, rany Jezusa, rany Jezusa, przyjdź i działaj we mnie, przyjdź i działaj we mnie, abym płonął w Twojej obecności, abym płonął w Twojej obecności, żarem miłości Twojej, żarem miłości Twojej, chroń mnie od wszelkich pokus, chroń mnie od wszelkich pokus, chroń mnie od nauk tego świata, chroń mnie od nauk tego świata, od wszelkiego zepsucia, fałszu, fałszu i pychy, i pychy. Chcę żyć w wolności, chcę żyć w wolności dziecka Bożego, dziecka Bożego, a szczególnie proszę Cię, a szczególnie proszę Cię. I teraz w sercu powiedz, o co szczególnie Pana Jezusa prosisz. Ufam Tobie, że już mi odpowiedziałeś, Panie, że już mi odpowiedziałeś, Panie, przez Maryję, przez Maryję, przez jej serce, przez jej serce. Amen. Amen. Teraz będzie jeszcze modlitwa w językach. Maria, Maria, Shalem Atolo, Maria Dena, Ivacha Malai, Malai, Malachanolei, Adonai, 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 Adonalei, Abatolach Amarai. Adonai, Adonai, Ale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 l
Adonai. I Maria, Maria, Miria, Miria, Shalom. I Bachamalai, Alele, Hene, Hene, Hene. I Bashal, Maria, Lele, 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 Duchu Pana. Aria, Lele, 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 Uwielbiamy Ciebie, Panie. Dotykaj nas. Ulecz wszystkie choroby duszy i ciała. Amalaj malecheno. Przyjdź Duchu Święty, abyśmy rozpoznawali Twą obecność, abyśmy rozpoznawali Twoje przyjście, Twoje słowa. Lel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 e. Żyj w nas, Duchu Święty, abyśmy żyli prawdziwym życiem. Przyjdź. Adonai, 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 Adonai.
la 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 la. Pan przychodzi do Ciebie. Duch Święty wypełnia Cię prawdziwie i przenika. Przychodzi do Ciebie Jezus Chrystus, Król, i obdarza Cię swoimi łaskami. Każdy otrzymuje tyle, ile prosi i ile wierzy. Każdy otrzymuje też tyle, ile chce Boże miłosierdzie. Pan wylewa krew swoją na poranionych, na złamanych na duchu. Na wszystkich grzesznych, abyście się oczyścili w krwi Pana, byśmy się wszyscy głęboko nawrócili, ale szczególnie są osoby, które jeszcze nie wyspowiadały się, jeszcze mają obawę przed spowiedzią, jeszcze nie do końca żałują, ale z drugiej strony wiedzą, że nie mogą tak żyć. Pan wzywa was do spowiedzi, do powrotu, bo to tak naprawdę jest proste. Po prostu chodzi o decyzję. Zdecyduj się zerwać z grzechem, ze złem. A Boże miłosierdzie Ciebie teraz i w spowiedzi szczególnie obmyje, uświęci, pocieszy. Pan przebacza, Pan jest dobry. Pan kocha nawracających się grzeszników. Tak, Bóg kocha wszystkich, ale szczególnie tych, którzy się nawracają, i tych też, którzy mu są wierni, którzy go miłują wiernie. Kebatku lahelai, ilahelai. Pan mówi, daję ci doświadczyć tego, że jestem miłosierdziem, miłością samym. Kebetke leketela. Pan leczy choroby nowotworowe. Pan leczy teraz Magdę. Pan leczy Lucynę. Pan leczy z choroby nowotworowej także Pawła. Pan leczy Cyryla. Pan leczy Marka. Kebatkele. Pan uwalnia też teraz Agnieszkę. Pan Jezus przychodzi do Zygmunta i umacnia go i uzdrawia. Pan Jezus dotyka Andrzeja, który został opuszczony przez swoją żonę i nie potrafi się odnaleźć w swoim życiu. Nie wie, co ma robić. Pan ci da takie światło. Co masz teraz czynić? Pan leczy tych, którzy i umacnia tych, którzy są bez nadziei, w takiej już nawet rozpaczy niektórzy są. Pan uzdrawia z depresji, Pan uzdrawia z nerwicy, ule. Pan uzdrawia kobietę, która jest w stanie błogosławionym, a lekarze twierdzą, że jej dziecko jest chore, bo jest chore, ale Pan mówi, uzdrawiam Ciebie i Twoje dziecko. Uzdrawiam teraz, w tym momencie. Kabatko ty kalhadija. Allaha laha laha laha. Elha laha 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 laha. Pan uwalnia też osoby uzależnione od hazardu, od nikotyny, od alkoholu, od nieczystości, od złych relacji, od okultyzmu, od przekleństw, od zniewolenia grami, zniewolenia internetem. Pan uwalnia od zniewolenia pieniędzmi, sprawami materialnymi. Pan uwalnia od zniewolenia pracą, bo są osoby zniewolone pracą po prostu wręcz. Kebetke tikala. Pan uwalnia też osoby, które mają nienawiść i daje im wolność od nienawiści, aby przebaczyły. Kebatko tikar hadijasz. Pan uzdrawia Basię, która choruje na silne stany lękowe, choruje również na stwardnienie rozsiane, na zapalenie stawów. Kebatku tykalajla, hilechela, keria, sekeria. Ilhalajla. Jedna osoba teraz czuje, że Pan całą ją teraz rozpala ogniem swojej miłości, całe ciało, całe serce, bo tak jest. To jest Jego dar. Kebatki tyki alhalajla. Ila falhalahalahala.
Pan daje Ci dar mądrości, dar roztropności, dar umiejętności. Pan mówi, będziesz z łatwością ewangelizować nawet najtrudniejsze przypadki, nawet najbardziej zatwardziałych. Pan mówi, daję Ci moc słowa, głoszenia słowa mojego o moim miłosierdziu, o mojej sprawiedliwości. Pan uzdrawia też oczy. Wiele osób ma chore oczy. Pan leczy oczy teraz również Anitę. Kepatko tika hamalcha szala. Pan leczy teraz również Olę, która choruje na nowotwór serca, bo te słowa są nie tylko do nas tu obecne, ale do osób, które słuchają, będą słuchać tych modlitw. Kepatka tijasz i falchala halachala. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Panie Jezu, który z miłością uzdrawia wszystkich chorych na duszy i ciele, zmiłuj się nad nami. Maryjo, uzdrowienie chorych. Módl się za nami. Święty Józefie, pocieszycielu strapionych. Módl się za nami. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystko. I wierzę, że wszystkie te natchnienia, te proroctwa, te poznania dotyczyły osób, które teraz uzdrawiasz, uwalniasz, rozpalasz, które pocieszasz, że się wypełniają i wypełnią te słowa. Dziękuję, że dotykasz tych, którzy najbardziej też chorują i są przygnębieni. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.